Witajcie, edukacja na maksa z tej strony. Kolejny odcinek z serii arkuszów kalkulacyjnych Excel, czyli kontynuujemy Excela. I dzisiaj, tak jak tutaj widzicie, zajmiemy się przydatnymi formułami, które jeszcze warto znać podczas pracy w Excelu. I będą to oczywiście, mówię tutaj oczywiście o formułach matematycznych, bo na przykład formułami warunkowymi zajmiemy się przy innej okazji. No i tutaj chciałbym, żebyśmy wzięli sobie na warsztat cztery takie formuły. Średnie, max, min, potęga. Może w ogóle o formułach też warto by powiedzieć. Tutaj w Excelu jest w ogóle zakładka formuły. Tych rodzajów formuł jest dużo, dużo więcej. Nie tylko matematyczne, są także typowo specjalistyczne, tekstowe, tak? Może jeszcze przy okazji jakieś logiczne. Tutaj będzie między innymi będzie funkcja jeżeli, którą pewnie kiedyś tam omówię. Także warto w ogóle te formuły tutaj sobie przejrzeć. Można też stworzyć własną funkcję, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, tylko zajmujemy się tymi przydatnymi formułami, czyli formułą średnia, formułą max, formułą min i potęga. No to teraz może wyjaśnimy, jak one działają. Zacznijmy od formuły średnia. Średnia działa normalnie, średnią oblicza się w ten sposób, że mamy jakieś liczby. Znów tutaj wykorzystam ten element przyciągania tutaj, ale chciałem też przy okazji pokazać, że można przyciągać też w ten sposób. Nie wiem, czy to wyjdzie teraz. Zwróćcie uwagę, że teraz przeciąga się, teraz rośnie, o 2 rośnie, także to w ten sposób też można przeciągać. No i chciałbym policzyć teraz średnią liczbę z tych wszystkich. Normalnie byś policzył to w ten sposób, żebyśmy dodali wszystkie liczby. Dowiedzieli się, ile tych liczb jest. I tutaj można to zrobić na zasadzie, jest ich 13, czyli równa się ta liczba podzielić na 13. I w ten sposób wyszłaby nam średnia. Ale oczywiście mamy od tego dużo prostszą formułę, czyli formułę średnia. Równa się średnia. Dajemy zakres, czyli liczby, które mają dotyczyć średniej. Sorry, nie wyszło. Nawias. I zobaczycie, że wynik wyszedł ten sam. Jak z kolei będzie działała formuła max? Formuła max będzie znajdowała ze zbioru najwyższą liczbę. Równa się tak zwaną wartość maksymalną. Oczywiście trzeba było tutaj dodać jeszcze max, tak? No jak widzicie, znalazło wartość największą, czyli 26, więc się zgadza. Formuła min będzie działała analogicznie do formuły max, czyli pośród danego zbioru będzie znajdowała wartość najmniejszą. A tutaj znów zgubiłem min. Zwróćcie uwagę, że ja już nawet często nie korzystam z podpowiedzi, tylko od razu wpisuję sam, bo wiem, czego brakuje. No i tego też fajnie było wiedzieć. Oczywiście tak samą formułę średnią można byłoby dodać za pomocą w ten sposób. Matematyczne. Musielibyśmy teraz znaleźć średnią. Średnia, może się pokaże. Jest średnia. Jak widzicie, też by to tak samo zadziałało. Od D5, tylko że tutaj chyba tutaj by w tym przypadku trzeba byłoby podawać po kolei komórki. Czyli zajęłoby to oczywiście dużo więcej czasu. No, i mamy jeszcze funkcję potęga. No i tutaj oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, będziemy chcieli policzyć coś do potęgi czegoś. Przykładowo mamy liczbę 2. Zgodnie tutaj ze wzorem dajemy teraz średnik i 2 do potęgi drugiej. Sprawdźmy, czy się zgadza. 2 do potęgi drugiej to jest 4. No to teraz sprawdźmy 5 do potęgi drugiej. 25. Jak widzicie, formuła potęga się zgadza. Ok, wykorzystajmy jeszcze, póki mamy czas, nowo poznane formuły w naszym sklepiku. I teraz tak, moglibyśmy dodać teraz
Co zrobić? Moglibyśmy ten zarobek zrobić na kilka miesięcy. Może z tego byśmy uzyskali sobie. Czyli największy max zysk, min zysk, średnia zysku. Okej, okay, no i teraz no to powiedzmy min zysku się min czyli ta nagroda z naszym minimalnym zyskiem to jest minus 30. Oczywiście w tym momencie moglibyśmy wykluczyć jakiś zakres, ale tutaj do tego musielibyśmy użyć funkcji jeżeli, więc jeszcze zawsze też na to, aby tutaj podałem min, a miało być max. Dobra, teraz tutaj będzie max. Max. Największy zysk 56, a i średnia oczywiście równa się. Brak oczywiście nazwy formuły średnia. Jeżeli teraz bym chciał coś modyfikować w tę formułę, najprościej robić to już w tym miejscu w pasku formuł, żeby nie zawracać coś z głowy. No i taki zarobek można byłoby podzielić na kwartały, tak? Na kwartały, może być kwartał, niech będzie. Czyli teraz musielibyśmy sobie zrobić dane dla każdego miesiąca. Ilość w sklepie w ogóle. Okej, okay, to teraz zrobimy sobie z tego, że to jest. To sobie połączymy i zrobimy, że to jest styczeń. Nie scaliło mi, dobra, teraz mi scaliło. Troszkę powiększę, pogrubię, tutaj też mogę w sumie pogrubić, żeby to nasza tabela coraz lepiej wyglądała. Styczeń i analogiczną tabelę mógłbym teraz zrobić na przykład dla lutego, ale myślę, że to też te elementy pozostałe wykorzystam przy kolejnych lekcjach, więc może sobie na razie to odpuścimy. Także dzisiaj tylko krótko formuły, które były, czyli średnia, max, min i potęga. I to tyle, jeśli chodzi o tą lekcję. Mam nadzieję, że była przydatna. I słyszymy, widzimy się w kolejnych lekcjach. Dzięki serdecznie, do usłyszenia.